Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na październik i mam tutaj kilka książek, o których chciałabym Wam powiedzieć i są tutaj trzy, które już miałam okazję zacząć, ale przechodzę na następny miesiąc z tego względu, że nie udało mi się przeczytać po prostu wszystkiego. I bierząc z tych książek, które miałam okazję już zacząć, a które sobie przechodzą na następny miesiąc, jest Battle Royale. Ja jestem na stronie 101 i czyta się to bardzo szybko, a bardzo się obawiałam tej książki, więc mam nadzieję, że październik będzie właśnie odpowiednim czasem, by ją sobie skończyć i zaliczyć do przeczytanych. Drugą książką, którą miałam okazję zacząć, ale przeczytałam dosłownie z rozdział Z2, jest to Ostatnia godzina od bestsellerek i tutaj jestem na stronie 32, czyli nie ruszyłam się za bardzo w fabule od poprzedniego TBR-u. I trzecią książką, którą zaczęłam z pół roku temu, dosłownie, są Wojny Wikingów. Ruszyłam w końcu z czytaniem Wojen Wikingów. Jestem na stronie 131 i bardzo chciałabym przeczytać chociaż jeden, dwa tomy jeszcze w 2022 roku. Jest październik dopiero, w zasadzie końcówka września, jak ten film wrzucam i publikuję. No ale biorąc pod uwagę to, że ta książka mi zajmuje, czytanie tej książki mi zajmuje już jakiś czas, to po prostu ja tak asekuracyjnie chciałabym po prostu dwa tomy. Jak się uda więcej, to super, jak nie, to trudno. I mam tutaj też książkę, która jest drugim tomem książki z TBR-u wrześniowego i jest to Wojna Kalibana. Mi w Przebudzeniu Lewiatana zostało dosłownie 100-150 stron, więc mam nadzieję, że się uporam jeszcze w te kilka dni i skończę sobie Przebudzenie Lewiatana jeszcze przed końcem września. No i w październiku chciałabym już usiąść do Wojen Kalibana i sobie też je przeczytać. Książką, którą chciałabym zacząć w październiku, ale niekoniecznie chciałabym ją kończyć, jest Loveless. Nie chciałabym jej kończyć z tego względu, że jest ona po angielsku. Mi czytanie po angielsku idzie po prostu dosyć wolno, więc nie nastawiam się, że po prostu skończę tą pozycję, ale chciałabym ją zacząć. Już ją kiedyś zaczęłam i byłam na stronie zatrważającej 10. No ale kiedyś ją zaczęłam, nie pamiętam nic z tego pierwszego rozdziału, więc po prostu sobie zacznę od razu. Mam zakładkę wsadzoną, także nie ma tego złego, przynajmniej znalazłam zakładkę do książki, której też szukałam jakiś czas, więc mam nadzieję, że po prostu sobie ją zacznę i nie wiem, nawet jeśli bym doszła do połowy, to będzie naprawdę ogromny, ale to ogromny sukces dla mnie. Wybrałam też dwie książki, które pojawiły się u mnie w tych 22 książkach na 2022 rok, bo totalnie zapomniałam o tym TBR-ze, tak szczerze mówiąc, z ręką na sercu się przyznając. I ostatnio go sobie obejrzałam i mniej więcej skorygowałam, co już zdążyłam przeczytać, a czego jeszcze nie i na co bym miała teraz największą ochotę. I największą ochotę miałabym na dwie książki właśnie z tego TBR-u, żeby chociaż połowę tego TBR-u jednak zaliczyć, bo byłoby mi bardzo, ale to bardzo miło, szczególnie, że 22 książki to nie jest jakoś super dużo w moim przypadku. I pierwszą z nich są Jaskółki Czarnobyla. No i jest to opowieść o jakiejś zagadce kryminalnej, która się właśnie dzieje w Prypeci. Jest znalezione ciało człowieka, który ma w sobie martwą jaskółkę i grupa przyjaciół zaczyna rozwiązywać właśnie tą zagadkę kryminalną. I ja jestem niezwykle ciekawa, bo bardzo ją polecała Anita z kanału Books Reviews by Anita. I już wtedy mnie zainteresowała. Ja ją kupiłam w Biedronce chyba, za jakieś śmieszne pieniądze typu, 20-15 zł, więc jestem jej bardzo, ale to naprawdę bardzo ciekawa. I drugą książką właśnie z tego TBR-u na 2022 rok, po którą jeszcze nie sięgnęłam, a naprawdę bardzo, ale to bardzo bym chciała, jest Człowiek o 24 twarzach i mamy tutaj do czynienia z historią prawdziwą człowieka, który miał w sobie 24 osobowości i mordował bądź wykorzystywał seksualnie kobiety na jakiejś uczelni. Teraz nie jestem w 100% pewna. Pamiętam, że była to dosyć głośna sprawa i był to taki jeden z pierwszych przypadków
gdzie właśnie mnogość osobowości zadecydowała o wyroku i chyba człowiek nie został skazany do więzienia, ale odbywa swoją karę w zakładzie psychiatrycznym, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jestem jej niezmiernie ciekawa, tak jak mówiłam w tych 22 książkach na 2022 rok. Kiedyś byłam bardzo, ale to bardzo zainteresowana właśnie mnogością osobowości dzięki jednemu z przedmiotów u mnie na studiach. To była chyba teoria kształtowania postaw czy coś takiego. I bardzo byłam zainteresowana, oglądałam bardzo dobre filmy i mam nadzieję, że książka będzie tak samo dobra jak film, który wszystkim polecam i wszystkim wpycham, jeśli się mnie pytają właśnie o coś dobrego o mnogości osobowości. Także no mam nadzieję, że ta książka mnie po prostu sobą nie zawiedzie i będę czytać w październiku na pewno. I mam tutaj trzy książki, które przyszły do mnie stosunkowo niedawno, ale wyglądają pięknie i są klasykami literatury przygodowej. Będzie o nich osobny film na moim kanale, który już się zaczął tworzyć, bo otwierałam paczkę. I są to te wydania z Biblioteki Przygody. I mamy tutaj Wyspę Skarbów, w 80 dni dookoła świata i Przypadki Robinsona Crusoe. I ja jestem ich bardzo ciekawa. Jedyną, którą czytałam, to jest 80 dni dookoła świata. I to była moja lektura w szkole, więc no, jestem ich bardzo ciekawa, jak będzie się je czytać po latach. I one są pięknie wydane, czcionka jest bardzo duża, więc no mam nadzieję, że pójdzie mi dosyć sprawnie, mają pełno ilustracji. Dla przykładu Wam pokażę oczywiście jakąś, jak znajdę. No i jak na złość, nie znajdę. O. Są pełne właśnie ilustracji, też słynnych właśnie artystów. No i mamy Przypadki Robinsona Crusoe, 80 dni dookoła świata i Wyspę Skarbów. I książek z tej serii ma być chyba 60, z tego co tam na stronie czytałam, więc one naprawdę w tym momencie już pięknie razem wyglądają. A wyobraźcie sobie 60 takich śliwcznotek na półce. Więc też zamierzam sięgnąć, zamierzam nagrać o nich osobny film. Mam nadzieję, że ich krótki format mi to umożliwi, żebym po prostu szybko je przeczytała i dała Wam znać, co o nich uważam. No i co? Dzisiaj to na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie napiszcie mi, co Wy chcecie czytać w październiku, a ja się z Wami żegnam. Na razie!